Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam na kanale Radio Bike. Mam na imię Michał. A dzisiaj jedziemy do lasu czerwonym koniem. Mam nadzieję, że uda mi się przejechać dzisiejszą trasę. Będzie na pewno mokro, brudno, ślisko i tak dalej, i tak dalej. Gdzie dzisiaj jadę? Dzisiaj postanowiłem zobaczyć gdzieś w lesie wieżę pożarniczą obserwacyjną. No wiadomo, do czego służy. Nie będziemy tutaj polemizować na ten temat. Na pewno będzie dosyć wysoka. No ale czy będzie się dało tam wejść? Raczej sądzę, że nie. Także tylko obejrzymy i będziemy wracać później również laskiem. Mam nadzieję, że jakoś przejedziemy ten odcinek drogi. Dystans około 15 km. Także co? Zasuwamy. Ostrożnie, żeby nie zaliczyć jakieś gleby. Ktoś już tutaj, o kurde, widać, jechał. No to jedziemy. Piękna sceneria zimowa. Jak widać. Zasuwamy. Jesteśmy przy zalewie Nakło-Hechło. Tam Hechło-Nakło. Wszystko zamarznięte. Czerwony koń. Moja Tasia. Elegancka herbata. Także sceneria super. No i zima, panowie i panie. Widzicie, dzisiaj mam szlem na klacie, maska, okulary, kurde, wszystko prawie nowe. No i co? Założyłem ochraniacze na buty moje MTB. No i zobaczymy, jak się spiszą. Także dobra, jedziemy, bo to dopiero początek trasy. Pięknie, fajnie. Czuję się trochę niepewnie na tych całych kołach, oponach. W sumie nie jeździłem po takim lodzie. W sumie zimą nie chciało mi się nigdy jeździć, także teraz mamy okazję to wszystko przetestować. Dobra, zasuwamy. Pozdrawiam. Fajnie się jedzie. Elegancko. Dzisiaj mroziku nie ma. Podajże 3 stopnie na plusie. I las. Pięknie w lasku. No i my zasuwamy do wieży. Jeszcze powiem wam, w sumie nie oglądałem takiej wieży z bliska. Zobaczymy, jak ona wygląda. Thank you.
lasu wam. Teren dość ciężki. Musiałem tu zejść 5 na godzinę przez pewien tam jakieś 300-400 metrów. No dziura niesamowita. Nie szło jechać. Aż bałem się, że zaraz gdzieś zaliczę glebę. Mokro. Może się wypnę. Albo nie. Mam nadzieję, że nie będzie to długi kawałek. O, ciężko się jedzie. Kurczę. A, dziura na dziurze. I jeszcze wysypane kamieniami wszystko. I jeszcze nic nie widzę, bo wszystko jest pod śniegiem. Ale fajnie. Zaraz mam nadzieję wyjadę z tego dziadostwa i wjedziemy na coś lepszego. No i co, prawie jesteśmy. Jakiś tutaj podjazd mi się trafił, solidny. Dawaj koniu. Jesteśmy pięknie. Słońce nam wyszło. Jest wieża, widzę wieżę. Fajna droga, powiem wam. Zaraz tam wejdziemy, zobaczymy. Szkoda, że jest zamknięta. Ona tak na pewno jest. Ogrodzone. Jest na pewno będzie zamknięte. Podjadę tutaj. Podjedziemy. Dawaj koniu. Ale stromo. Jesteśmy. Niestety, a jak mówiłem, zamknięte. Ojejku, a ja się zmęczyłem. Widok fajny. Ale mi się duch bije. Wieża. Patrzcie, jaka wysoko. Ale konkrety. Pięknie. Super. No, powiem wam, wszedłbym tam, ale jak zamknięte jest, no to co zrobimy? Nic nie zrobimy. Nie wiem, ile ma ze 100 metrów. Około. Być może. Nie wiem, czy są jakieś przepisy odnośnie budowania takich wież. Muszę doczytać. Widzimy, co tam dalej jest. No, na takim dosyć, powiem wam, konkretnym wzgórzu umiejscowiona ta wieża. Fajnie. Pogoda dzisiaj w miarę dobra. Super. Dobra, idziemy napić się herbaty. Pijmy się, co ja cholera. Koń przetrwał. No, warunki, powiem wam, ciężkie, no ale od tego maszyna jest, żeby w takim terenie jeździła. I teraz coraz bardziej się zastanawiam, cholera, z tym gravelem. Tego nie żal. A, koniec tematu. Jesteśmy przy wieży. Oglądajmy. Może gdzieś dalej, jakby było widać, aby było tam ciekawiej to
nakręcić. No ale dobra. Napijemy się herbaty. Herbata jest. Widoki fajne są. Także pijemy herbatę przy wieży. A, gorąca, dobra. Fantastyczna. Naprawdę. Elegancko. Idziemy dalej. Przejdziemy się. Zrobimy kilka fotek. Jeszcze co do takich wież, to jeszcze gdzieś za Gliwicami, też gdzieś w lesie, ale być może tam idzie tam wejść. Nie wiem. Wszystko pokaże czas. Troszeczkę kawałek, no z 50 ponad kilometrów mam do tej wieży za Gliwicami. Także muszę się zastanowić. Pięknie. Cała wieża w okazałości z radiobajkiem na tle pięknej wieży. Co tu dużo mówić. Ekstra wycieczka, nie za długa. Pogoda się zrobiła. Jeszcze może coś po drodze nakręcimy. A tymczasem jeszcze jedno miejsce mam fajne, które odwiedzę z punktem widokowym. Tylko nie wiem, czy się wybiorę akurat o tej porze zimą, czy pojedziemy na wiosnę, albo zrobimy to zimą i na wiosnę. Punkt widokowy w pewnej miejscowości. To będzie niespodzianka. Nie powiem wam w tej chwili, gdzie pojadę, ale może być pięknie. Także oglądajcie, patrzcie, podziwiajcie. Nawet takie obiekty jak ten w lesie warto zobaczyć, warto przyjechać. A czemu nie? Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia i szerokości. Trzymajcie się, cześć. Nic, trzeba wracać z powrotem. Teraz pojedziemy po śladach. Na pewno się nie zgubimy w lesie. Pięknie to wygląda, nawet zimą. Co? Mamy ślady? To jedziemy śladami. A co? W sumie praktycznie to moje prawie jedyne ślady tutaj. O, ależ. Górka, pod którą przed chwilą żeśmy wjeżdżali. Jeszcze wam powiem o kurtce. Spisuje się rewelacyjnie. Jestem zadowolony. Naprawdę. Dzisiaj znowu tak się zastanawiałem, czy jechać w trzech warstwach, ale postanowiłem, że pojadę w dwóch, czyli koszulka i kurtka. I dobrze zrobiłem. No całe szczęście w torbie mam zapasową koszulkę, gdyby coś. Ale tak jak widzicie, nie warto było. Nawet postałem dzisiaj, pogadałem. Jest fajnie. Jest fajnie, zadowolony jestem. I tak dalej. Przejeżdżaliśmy tędy, ale nie było tak pięknie jak teraz, jak wracam. Zobaczcie, jak fajnie. Naprawdę bajorko jakieś. Ale słońce i
i las. Piękna sprawa. Pięknie to wygląda. Jakieś łowisko ryb koło miasteczka śląskiego. Fajnie. Przyroda. Piękna przyroda. Jak tutaj się nie zatrzymać? Jak jest tak cudna pogoda się zrobiła. Aż żal wracać, bo można by było dzisiaj cały dzień jeździć i odkrywać wspaniałe miejsca. No ale niestety wszystkiego nie da się robić naraz. Także cieszmy się tym, co jest. Pięknie. Dobra, to już był ostatni przystanek w drodze powrotnej do domu. Także na razie. Pięknie.